my! Dobry wieczór, witam serdecznie. Cieszę się bardzo, że udało się wygrać z Krakowią. Krakowia u siebie zdobyła w tej wiosnie wiele punktów. Grało się tutaj trudno każdemu. Nam ta sztuka się udała, może nie stworzyliśmy zbyt wielu sytuacji, ale byliśmy konsekwentni w grze defensywnej. Nie ustrzegliśmy się kilku błędów, po których Krakowia mogła strzelić bramkę. Szczęście było dzisiaj po naszej stronie. Mam olbrzymi szacunek do tego, w jaki sposób graliśmy to spotkanie, bo było widać, że Krakowie troszeczkę dłużej się utrzymuje przy piłce. To powodowało, że musieliśmy gonić za tą piłką przez całe spotkanie niemal. Ale w tych trudnych momentach było też widać doświadczenie Rafała Murawskiego, Adama Frączaka czy innych zawodników. Cieszy mnie również postawa Dominika Kuna, który w mojej ocenie zagrał bardzo dobrze. Chłopak za dużo nie grał, wytrzymał całe spotkanie i napędzał nasze akcje ofensywne. Z tego się bardzo cieszę. No to już cały czas nasza sytuacja jest i dobra, i zła. Dobra, że liczymy się w walce ósemkę. Zła, że nie jesteśmy jeszcze niczego pewni i wszystko przed nami. Za tydzień mamy mecz z Górnikiem i finał na Legii. Zobaczymy, w jakich nastrojach będziemy za tydzień, za półtora tygodnia wracać z Warszawy. To tyle, dziękuję. 0-1 jest chyba dobrym komentarzem i podsumowaniem. Niestety, jeżeli miałbym mieć o cokolwiek pretensje dzisiaj, to tylko okrycie przy stałym fragmencie, bo tak naprawdę długimi momentami graliśmy tak, jak sobie zakładaliśmy, agresywnie. Utrzymywaliśmy się dłużej przy piłce, oddawaliśmy sporo strzałów, dużo celnych, ale niestety taka jest piłka. Na pewno niesprawiedliwością by było stwierdzić, że jakoś przegrywamy ten mecz niezasłużenie, bo piłka składa się z takich szczegółów. Mogę była skuteczniejsza, strzeliła jedną bramkę więcej po jednym celnym strzale, w związku z tym wywozi punkty z Krakowa, co jest dla nas w pewnym sensie dramatem, bo na swoim stadionie potrafiliśmy zbudować jakąś małą twierdzę, nie przegrywamy tu. Przegraliśmy tylko z Błękitnymi dzisiaj. Druga porażka w tym roku, więc tym bardziej dotkliwa. Dziękuję.